Dzień dobry, Reni Ferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, witamy się z Wami w takim konspiracyjnym nieco tonie. Jesteśmy jeszcze u Agaty i Marcina. I Agata oczywiście przygotowała taką niespodziankę urodzinową dla Rafała, że musimy to wszystko pokazać Wam zaraz. Ale cicho, Rafał jeszcze nic nie wie. Właśnie bierze prysznic. Nie mogę, no po prostu bosko. Jest dbałość o detale, są balony. Jest i róż tutaj specjalnie dla Rafcia podświetlony. Taki oto gościu przyszedł na imprezkę. O nie! Nie mogę! Kocham was po prostu! No tak. On tak zaczyna każdy dzień, zero zdziwienia w ogóle. Brawo! Zrobił to! Ale wiesz, że już drugi raz dmuchnąłeś, więc już 50. Z okazji urodzin, proszę to, żeby ci się dobrze znalazło. W tą stronę, no dobra, twarzyczka mi się trochę zmniejszyła. Masz taką maczetę. O górę masz, tak? I tak. Co to jest? Taki drobiażdżek. Taki drobiażdżek. To jest dziownica. Tylko jej trochę głowa się zmniejszyła. Ale może być maczeta. Ej, ale ty się spodziewałeś czegoś? Bo to jak wyszedłeś od razu. Nie. Wprawiony. Ja jestem przyzwyczajony. Ale brak I zauważ detale jeszcze, róż specjalnie dla ciebie tutaj. Tu balony już zauważyłeś wczoraj. No. No i torcik. Agata całą noc biegła. Ale on tylko minę zrobił. Wyskoczyliśmy na warszawskie Stare Miasto i lecimy na jarmark, także tutaj będzie tylko krótka zajawka. Na kolejny jarmark świąteczny. Dokładnie. Przygotowaliśmy się odpowiednio, żeby nagrać filmik z jarmarku świątecznego w Warszawie. Kochani, meldujemy się już z samochodu. Jedzie z nami bałwan, tak. Jedzie z nami Renifer. Bałwan Rafał. I mój bałwanek. Wracamy już do domciu. Było wspaniale, przespaniale, zdecydowanie zbyt szybko nam tutaj czas minął. I nagraliśmy osobny odcinek z jarmarku świątecznego w Warszawie i z lodowiska. Naprawdę, naprawdę. Na który was gorąco zapraszamy, bo było cudownie. A my zabieramy was w podróż, bo już jedziemy z Warszawy, wracamy do domku. Po prostu. No. Tak po prostu. Tak po prostu, ale nie tak weekend po prostu. Weekend się kończy. Tak.
wpadliśmy do domu, narobiliśmy bałaganu, także zaraz bierzemy się za porządki. Ale najpierw chyba wskoczę sobie do wanny, jakoś się muszę dogrzać po tych dzisiejszych wrażeniach na świeżym powietrzu. Później to trochę ogarniemy sobie przestrzeń i chyba wypijemy jakąś herbatkę gorącą. I zasiadam do montowania, bo po prostu tyle fajnych materiałów przywieźliśmy, że już się nie mogę doczekać, aż wszystko zmontuję i się z wami tym podzielimy. Wysprzątałam chatę, zaczęłam montować vloga, Rafciu pokonał bossa. Drugiego bossa w Bloodborne, ojca jakiegoś Gascoigne'a. Także pracowity wieczór bardzo takiego jest. Takiego mam tropiciela, no i przekozak. No, ale bardzo vlog masowy, przekozak. Nie mogę łuku mieć jeszcze, bo nie muszę pokonać jeszcze... Dobra, bla, chodź kalendarz otwórz. Dobra. Nie no dobra, dlaczego? Nie no dobra. Opowiedz mi to przy herbacie. Jeszcze jednego bossa muszę pokonać, żeby mieć. Jeszcze jednego dziś, dobrze, taki nie, cel. Nie, żeby ukmieć muszę. Niekoniecznie dziś. Dobra, no dobra. Dzisiaj który? Dzisiaj jest 15, ale wczoraj nas tu nie było, więc trzeba otworzyć dwa. To jest 14 czy 15? 15 i 14. To masz. Bo ja bardzo bym chciała herbatkę, więc czas Państwo, zajrzeć. Ja mam... Herbata biała, poziomka, mandarynka. To już ostatnio chyba było, nie? Bardzo dobra. A tu mamy? A tutaj herbata biała, proszę Państwa, z limetką. Pomarańcza z limetką. Mm, no. To ja chyba teraz bym się napiła tej. Ja też. Zrobisz? Tak. Dzięki. To ja wracam do montowania vloga, z vlogu Wigilii. Nasze świąteczne stroje już widzieliście. Teraz zajrzyjmy do relacji, bo właśnie dzisiejszym zadaniem zabawy Dzień Dobry Kreniferek było pokazanie swojej świątecznej stylówki. Ale jeszcze pojawiały się też relacje z poprzednich zadań. U Patrycji Wołoszyn pojawiły się ciasteczka. Naprawdę ja aż czuję zapach. To chyba takie jakieś kruche są, czy pierniki. Ale ilość hurtowa. Artur, nasz sercownik, podesłał świąteczne skarpety w śnieżynki i Mikołaje, takie granatowo-szare. No klimat boski. Od stóp do głów cię można ubrać. Loczek, uloczka również, ciasteczka, pierniczki już pięknie ozdobione z posypką, z gwiazdeczkami. W ogóle jak fajnie, że sama zielona posypka. Nie widziałam takich w sumie w sklepie, chyba że wybierałaś pojedyncze te ziarenka. I tu jakieś takie śnieżynki, ale ładnie u Weroniki. No i lecimy dalej. U Agnieszki jest Krzysiu, nasz sercownik. Takiego pięknego bumeranga elfiego nagrali. Jest czapka elfa, są okulary reniferkowe. Jest bluzka cała z krawacikiem świątecznym. No po prostu szał i szelki są i przy choince. Artur oznaczył nam jeszcze... dekorację świąteczną, taki szalony bałwan, kręcący się, co ja mówię, świecący w różnych kolorach. Mamy dalej Monikę i całą rodzinkę ubraną na świątecznie. Tutaj mamy Rudolfa, mamy pingwinka, tutaj chyba jakiś reniferek i tu też renifer w czapce. No po prostu boskie foto, boskie dziewczyny reniferkowe. Dalej, ach, to nasza relacja z Łyżew. W takim wydaniu jeździliśmy sobie, śmigaliśmy po warszawskim lodowisku. To był bardzo intensywny weekend w świątecznym klimacie. Byliśmy na blogu Wigilii, odwiedziliśmy Agatę i Marcina, spotkaliśmy się z Piotrkiem, byliśmy na Łyżwach, zwiedzaliśmy Warszawę, jarmarki i w ogóle całe świąteczne stare miasto i było fantastycznie. I wróciliśmy. Czas przygotować się do kolejnego tygodnia. Jutro poniedziałek, także trzeba nabrać trochę więcej mocy. Ale ja to padam nie dlatego, że... Bo ty masz pada. Dzisiaj byliśmy, no też, bo mam pada, dlatego, że... O mój Boże, jak jeździ ja dzisiaj się po walczyłem. Warszawie samochodem i w ogóle. A tu ja walczyłeś. Walkę. Ja walczyłam za kierownicą, a ty oj, w tym Bloodborne opowiadaj. No, to dużo by to opowiadać, ale... No, trzeci boss to jest masakra. Masakra. Ale pierwszy też mówiłeś, że masakra i przeszedłeś. Drugi też mówiłeś, że masakra i przeszedłeś. To trzeciego też przejdziesz. No muszę, bo chcę łuk. A pójdziemy dzisiaj spać, czy nie? Nie, ja już nie dam rady dzisiaj. Spać czy grać? Nie, grać. Spać nie dam rady dzisiaj, muszę grać. O,
kochani, dziękuję wam pięknie za oglądanie vloga. Słuchajcie, zapraszamy jak zawsze was do subskrybowania, do kliknięcia dzwoneczka, zostawienia pada w górę i do zobaczenia jutro.